Anna Magdalena Bach była drugą żoną Jana Sebastiana Bacha. Urodziła się w 1701 roku w Seitz. Pochodziła z muzycznej rodziny. Jej ojciec był trębaczem, a matka córką organisty, co zapewniło jej solidne wykształcenie muzyczne już od najmłodszych lat. W 1721 roku Anna została zatrudniona jako sopranistka na dworze księcia Leopolda von Anhalt-Kitten, gdzie poznała Jana Sebastiana Bacha. Zaledwie kilka miesięcy później wzięli ślub. Ich małżeństwo było nie tylko szczęśliwe, ale również niezwykle owocne muzycznie. Anna nie tylko wspierała męża, ale aktywnie uczestniczyła w jego pracy, kopiując wiele jego kompozycji i organizując muzyczne wieczory w ich domu, które stały się centrum życia kulturalnego Lipska. Najbardziej znanym świadectwem ich miłości do muzyki są zbiory utworów, które Jan Sebastian Bach dedykował żonie. Bach miał łącznie 20 dzieci. Z pierwszego małżeństwa z Marią Barbarą Bach miał 7, a z Anną Magdaleną Bach 13. Z których wiele podążyło śladami ojca, zostając wybitnymi kompozytorami. Najbardziej znani z nich to Johann Christian Bach oraz Karl Philipp Emanuel Bach. Po śmierci męża w 1750 roku Anna Magdalena znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Zależna od datków i wsparcia miasta Lipska, zmarła w 1760 roku, pochowana w nieoznakowanym grobie. Choć jej własny talent wokalny i muzyczny często ginie w cieniu geniuszu męża, Anna Magdalena odegrała niezwykle ważną rolę w kształtowaniu i zachowaniu dziedzictwa muzycznego Bacha. Dziś pamiętamy ją jako utalentowaną muzyczkę, oddaną żonę i matkę, która miała ogromny wpływ na życie muzyczne swojej epoki.